Hej wszystkim, jestem Lila i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was film z takim podsumowaniem kosmetycznym, podsumowaniem roku 2017. Wiem, że już minęły ponad 2 tygodnie, odkąd mamy nowy rok, nowy 2018, ale tak się złożyło, że dopiero teraz zebrałam się za nagrywanie tego filmu, także bez zbędnego przedłużania pokażę wam wszystko, czym się malowałam i czym byłam zachwycona w zeszłym roku. Nie mam tutaj żadnej konkretnej bazy pod makijaż. Jeżeli chodzi o bazy takie utrzymujące makijaż w miejscu, to ja raz ich używam, raz ich nie używam i jakoś nie zauważyłam wielkiej zależności między tym właśnie, kiedy mam tę bazę, kiedy jej nie mam. Makijaż ogólnie bardzo dobrze się trzyma na mojej twarzy, kiedy mam do tego odpowiedni podkład, ale do tego zaraz przejdziemy. Chciałam wam pokazać najpierw dwie rzeczy. Pierwsza to krem stropy z MAC-a. Tę wersję tego kremu mam od jakichś 3 miesięcy, coś takiego, ale miałam poprzednią wersję, tę oryginalną, w nieco mniejszej tubce. I właśnie używam jakoś ponad rok i muszę wam powiedzieć, że to jest jedna z najlepszych baz, można tak to powiedzieć, bo ja używam tego produktu pod makijaż. Jest to taki krem rozświetlający, bardzo rozświetlający, dzięki któremu skóra naprawdę wygląda przepięknie i bez względu na to, czy nakładacie na to makijaż, czy nie nakładacie w ogóle makijażu, ta skóra wygląda tak bardzo promiennie, jest taka rozświetlona, także to jest jedna rzecz, której używam codziennie, dzień w dzień, czy noszę makijaż, czy nie noszę makijażu. Kolejna rzecz, również z MAC-a, jest to Fix Plus, na pewno wiele z was o nim słyszało. Jest to mgiełka, która niekoniecznie ma za zadanie przedłużyć makijaż, ale raczej usunąć tę taką pudrowość i właśnie do tego ja go zawsze używam. Kiedy mam na sobie już cały makijaż, czasem jest nieco cięższy na przykład i on po prostu wydaje mi się zbyt matowy, także wtedy psikam czymś takim i zaraz moja skóra znowu zaczyna się błyszczeć i zaczyna wyglądać o wiele lepiej. I w dodatku jest to świetna rzecz do używania z cieniami takimi połyskującymi, wyglądają naprawdę rewelacyjnie. W tym roku miałam 2 ulubione podkłady. Jeden to podkład z Narsa, który nazywa się Sheer Glow i jego używam bardzo długo, można tak powiedzieć, że bardzo długo, już mi się właściwie kończy, powinnam kupić nową buteleczkę. Jest to podkład, którego ja zawsze używam na jakieś takie większe wyjścia, kiedy ten makijaż musi mi się, naprawdę musi mi się trzymać i zauważyłam, że rzeczywiście trzyma się w miejscu, skóra wygląda naprawdę dosłownie idealnie, wszystko wyrównuje, ma takie średnie krycie, moja cera jest raczej bezproblemowa, więc nie potrzebuję jakiegoś takiego wielkiego krycia, ale przy kilku warstwach można je zbudować. I to jest chyba moje odkrycie roku 2017. Nazywa się Liquid Control i to jest podkład, którego ja używam teraz non-stop, używam go na co dzień, właściwie mam zapas, mam dwie buteleczki, tak bardzo kocham ten podkład. On nie jest ani trochę podobny do tego z Catrice, wiem, że może ta pipetka niektórych zmylić, ale ten podkład jest bardzo wodnisty, naprawdę bardzo. Oczywiście przy jednej warstwie to krycie jest raczej niewielkie, średnie, ale można je przepięknie zbudować i zauważam, że jest to nie tylko mój faworyt, bo bardzo dużo ludzi zakochało się właśnie w tym podkładzie. Jeżeli tak jak ja, raczej nie macie problemów z cerą. Ja mam cerę tłustą, gdyby ktoś się zastanawiał, więc jeżeli ktoś ma cerę podobną do mnie, to możecie jak najbardziej spróbować. Właściwie wszyscy mogą spróbować, nie jest to podkład na pewno drogi, jest to marka Eveline. Chyba nie muszę wam mówić o moim ulubionym korektorze z zeszłego roku. Jest to oczywiście korektor z Maybelline. Nie wiem dlaczego tak się na niego uparłam, tak go sobie przypodobałam, używam go codziennie, bez względu na to, czy jest to mocniejszy makijaż, czy jest to makijaż na co dzień. Naprawdę używam go codziennie, mam jeszcze chyba jedną albo dwie zapasowe takie buteleczki, ponieważ kiedy go kupowałam właśnie w Londynie, w Polsce jeszcze go nie było, był bardzo ciężko dostępny, dlatego stwierdziłam, że zrobię sobie zapasy i kupiłam więcej, ale teraz już w Polsce jest, także mogę śmiało o nim mówić i możecie go kupić.
jeden z najlepszych pudrów, jakich używałam, to zdecydowanie puder transparentny z Laura Mercier. On nie daje takiego na maksa matowego wykończenia, za co bardzo go lubię. Nakładam go mokrym beauty blenderem zaraz po skończeniu właśnie podkładu. Kiedy ten beauty blender ma w sobie żaden podkład, ma trochę wody, wtedy zauważyłam, że najlepiej ten puder wyglądał. I co mogę więcej o nim powiedzieć? Makijaż trzyma się praktycznie cały dzień. Nie mam mu absolutnie nic do zarzucenia i jeszcze nie spotkałam się z aż tak dobrym, sypkim, transparentnym pudrem, a używałam naprawdę wielu. Testowałam chyba wszystkie takie tańsze, drogeryjne. Testowałam też kilka droższych i ten na razie spodobał mi się najbardziej i używam go dzień w dzień. Ale mam jeszcze kolejny puder. Tutaj tak samo mam go bardzo długo i jest to mój taki puder na nagłe wypadki. Jest to puder, który jest codziennie w mojej torebce. Mówię tutaj o pudrze połączonym z podkładem, tak jakby Studio Fix z MAC-a. Ja mam w kolorze NC20 i to jest taki bardzo ciężki puder, można by powiedzieć. Na stronie jest napisane, że jest to puder połączony z podkładem, dlatego tak bardzo go lubię na przykład w lecie, kiedy mam makijaż i odbiją mi się noski od okularów, to właśnie tym produktem jestem w stanie sobie to wyrównać. Także miejsca, w których na przykład zatrzymam się trochę podkładu, jesteście w stanie tym naprawić. W dodatku właśnie też zmatowi wam cerę, jak już się świecicie. Także to jest moje cudo. Mam dwa ulubione bronzery. Pierwszy to Hoola Light. Lubię ją o wiele bardziej od tej normalnej Huli, chociaż ona też dla mnie nie jest jakaś strasznie zła, ale ta wygląda na mojej karnacji o wiele lepiej. Jest to tak wydajny produkt, że ja już wiem, że nigdy w życiu go nie skończę, ale bardzo się z tego cieszę. Wiem, że chyba w Sephorze właśnie są dostępne też mniejsze wersje, które bardzo serdecznie polecam wam kupić, ponieważ takiej dużej i tak nie wykorzystamy, a właśnie te mniejsze są trochę tańsze. I kolejny bronzer, o którym chciałam wam wspomnieć, właściwie śmieszna sytuacja, ponieważ właśnie przed chwilą, kiedy chciałam go wziąć z szuflady, żeby pokazać wam go na filmie, on mi spadł na ziemię i jest cały pokruszony, no niestety. Jest to Mineralize Skin Finish w odcieniu Dark Golden, także to jest właściwie puder, ale zauważyłam, że bardzo dużo ludzi używa właśnie tego odcienia jako bronzer. I to nie jest taki bronzer do konturowania, to jest właśnie taki bronzer, którym możecie się bardzo ładnie opalić. On przepięknie wygląda, jak macie już opaleniznę. Ja w lecie używam tylko tego i naprawdę wyglądało to rewelacyjnie. Mam także rozświetlacz w takiej trochę innej formie. Jest to marka Lumien. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. Jest to rozświetlacz, który wygląda prześlicznie. Nie jestem w stanie z niczym innym go porównać. Nigdy nie miałam aż tak fajnego produktu, jeżeli chodzi o rozświetlacz płynny. On ma taką bardzo perłową poświatę, delikatnie różową. Nie jest ani za mało intensywny, ani za bardzo intensywny. On jest tak idealnie po środku i za to jak najbardziej go kocham. I jeszcze jeden rozświetlacz, który podbił moje serce w tym roku, jest to złoty rozświetlacz z Lovely Am, kosztuje chyba dychę, także wydaje mi się, że każda z was, która kocha makijaż, musi mieć ten produkt. Za taką cenę naprawdę nie spodziewałam się, że on będzie aż tak dobry, ale teraz używam go właściwie cały czas. Mam też jeszcze jeden rozświetlacz, który teoretycznie jest rozświetlaczem, ale ja go nie używam w ten sposób. Może wiecie, o co mi chodzi, jest to Fenty Beauty rozświetlacz, ten żółty, złoty, bardzo intensywny. Ja go używam na moje oczy, na powieki. On wygląda bardzo fajnie sam, po prostu sam nałożony palcem. Fajnie też wygląda na środku powieki, czy jako rozświetlacz w wewnętrznym kąciku. Jeżeli tylko możecie go kupić, to ja bardzo serdecznie wam polecam. Co może nie jest to produkt, którego będziecie używać cały czas, ponieważ no nie nałożymy go na policzki, ponieważ w Polsce raczej mało jest osób z taką karnacją, przy której ten rozświetlacz dobrze by wyglądał na szczyty kości policzkowych, ale właśnie na te oczy, kurde, mówię wam, coś niesamowitego. Teraz przejdźmy może do brwi i jeżeli chodzi o brwi, to wydaje mi się, że
przez cały rok, albo właściwie dłużej, malowałam się cały czas tym samym. W każdym tutorialu makijażowym było właściwie to samo. Jest to pomada z Freedom Makeup. Uważam, że ona jest równie dobra co pomada z Anastazji. Moja już zaschła, co właściwie podoba mi się o wiele bardziej. Jest już naprawdę sucha, ponieważ ona daje taki naturalny dosyć efekt, taki, który mnie się podoba, czyli taki, gdzie te włosy na brwiach rzeczywiście możemy zauważyć, i do tego używam zawsze Gimme Brow z Benefitu. Jest to tak samo jeden z moich ulubionych produktów. Powinnam już kupić sobie nowy, bo ten już mi się właściwie kończy. Przebrnęłam przez chyba 2 buteleczki, tak mi się wydaje, i będę go kupowała non-stop, kiedy tylko mi się skończy. On nie tylko utrzymuje moje brwi tak, jak mają być, ale dodatkowo nadaje im też troszkę kolorku, co mi osobiście odpowiada. No to teraz rzęsy. I mam tutaj 2 moje ulubione maskary, właściwie jedną, ale powiem wam o 2. Właściwie wczoraj robiłam porządki, taki zbieg okoliczności, że robiłam porządki i właściwie moją ulubioną maskarę wyrzuciłam do kosza, bo już była tak sucha, tak strana, że już nie mogłam jej używać, bo już nie wyglądała dobrze. A mówię tutaj o Roller Lash z Benefitu. Zawsze kiedy pytaliście się, co mam na rzęsach, to była ta maskara Roller Lash. A moja druga ulubiona maskara, myślę, że to też nikogo nie zdziwi, ponieważ mówiłam o niej wiele, wiele razy. Jest to Lash Sensational z Maybelline. Wiem, że ta maskara to jest ulubieniec naprawdę wielu osób. Moja także w 100% się podpisuje. Ona jest jeszcze nieotwarta, nowiutka, dlatego jeszcze jej nie chcę otwierać, ponieważ mam naprawdę dużo otwartych duszy do wykończenia i najpierw chcę zająć się tamtymi, żeby je już tak wyrzucić i nałożyć sobie w końcu na rzęsy te. I jako ostatni punkt, właściwie tak teraz patrzę, tak, ostatnie, to są palety. Palety, których używałam najczęściej, a nie, jeszcze pomadki, zapomniałam o pomadkach. Także palety, których używałam najczęściej. W tym roku nie malowałam się jakoś tak specjalnie, jeżeli chodzi o oczy. W większości przypadków nakładałam po prostu rozświetlacz lub bronzer na oczy i tuż, tyle. Ale właśnie znowu pochłonął mnie ten świat cieni i powoli do niego wracam. Ale pokażę wam właśnie 3 moje ulubione palety, których używałam najwięcej, tak mi się wydaje. Jest to paleta z Juvia's Place. Ja mam ją w tej mini wersji, ale ona i tak jest gigantyczna, mam wrażenie. No patrzcie, ona jest wielkości mojej głowy, tamta jest jeszcze większa. Te cienie są jeszcze większe, więc ja nie wiem, kto jest w stanie to wykorzystać. Bardzo lubię tę paletę, ponieważ ma ona takie zróżnicowanie. Tutaj mamy wszystkie takie neutralne kolorki, a po drugiej stronie mamy właśnie róże, fiolety, zielony, niebieski, właściwie wszystko. Jeden z moich ulubionych looków tego roku to był właśnie taki neutralny dosyć kolor na górnej powiece. Właściwie dzisiaj mam coś podobnego, a na dolnej powiece coś się działo, był tam różowy albo niebieski, coś takiego, także ta paleta po prostu jest stworzona do tego i wszystkie kolory są tak niesamowicie napigmentowane. Ogólnie marka Juvia's Place, jeżeli chodzi o cienie do oczu, robi niesamowitą robotę i mam większość ich palet i większość uwielbiam. No i mam wam do pokazania jeszcze 2 palety, które szczególnie ostatnio bardzo sobie upodobałam. I są to 2 palety marki Huda Beauty. One są strasznie drogie, one kosztują po 300-400 zł, ale no powiem wam, że w moim odczuciu opłacało się wydać te pieniądze. Pierwsza paleta wygląda tak. One mają niesamowite te foliowe cienie, które są w pierwszym rzędzie. Możecie tutaj zauważyć. Możemy stworzyć chyba nieskończoną ilość looków z tą paletą. Mam tutaj przepiękny różowy, bardzo ładny czerwony i te cienie tutaj na górze, tak jak powiedziałam wcześniej, są foliowe. Najlepiej je nakładać palcem albo mokrym pędzlem. Suchym pędzlem ich nie nałożycie. Już wam to gwarantuję. I tutaj tak samo paleta numer 2, to jest kolejna wersja. Ta wygląda w ten sposób, tutaj też mamy bardzo dużo tych foliowych, już trochę inaczej rozłożonych. Huda poszła bardziej w stronę tych fioletów, różowego złota, ten cień o nazwie Cosmo jest przepiękny. Twilight tak samo, używam ich bardzo często. No i już ostatnia rzecz,
to oczywiście produkty do ust, pomadki. Nie będę Wam tutaj jakoś tak pokazywała poszczególnych rzeczy. Chciałam Wam pokazać tylko i wyłącznie jedną szufladkę. Szufladkę z mojej, nie kosmetyczki, tylko z tej komody z szufladkami, z kosmetykami. I są tutaj wszystkie moje pomadki Colourpop. Colourpop, jeżeli chodzi o pomadki, to jest moja wielka, wielka miłość. Mam tych pomadek 30. Podobno na pomysł, że zrobię swatche na swoich ustach. Wszystkich tych pomadek nagram Wam taki filmik. Coś na kształt lookbooka pomadkowego. Dajcie mi znać, czy jesteście tym zainteresowani. Już wydaje mi się, że pytałam na Snapchacie i tam było zainteresowanie, więc tutaj też możecie mi znowu napisać. Nie będę Wam pokazywała jakichś tam poszczególnych kolorków. Pokażę Wam to wszystko w filmiku. No i jeżeli chodzi o moich ulubieńców tego roku, zeszłego roku, to by było na tyle. Dajcie mi znać na dole, co było takim Waszym wielkim ulubieńcem. Może coś, czego jeszcze nie testowałam i chcielibyście mi polecić. Przeczytam wszystkie komentarze i będę bardzo wdzięczna za jakieś nowe perełki. Ja się już z Wami żegnam, widzimy się niedługo. Pa, pa!